Blokada drogi wojewódzkiej w Michałowie wstrzymana, a Rada Gminy Michałów bezradna. Wróćmy zatem do początku sprawy. Rada Gminy Michałów podjęła decyzję o reorganizacji szkoły w Węchadłowie. Tu jednak nie wyraził zgody kurator świętokrzyski. Komisja Oświaty zaproponowała zatem reorganizację szkoły w Sędowicach. Tu jednak w obronie placówki stanęli mieszkańcy Sędowic i Wrocieży. W formie protestu na godzinę przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy postanowili zablokować drogę wojewódzką. Mimo ogromnej ilości sprzętu, ciągników, ludzi, blokada nie udała się, gdyż nie miała ona podstaw formalności. Takie zgromadzenia winny być zgłoszone nie później jak 6 dni przed wydarzeniem, a nie wcześniej jak 30 dni przed planowanym wydarzeniem do komisji kryzysowej właściwej gminy. Mimo to protest był zauważony, a stanowczość jego uczestników wpłynęła zdecydowanie na przebieg dalszych wypadków. Oprócz transparentów widoczne były kolportowane ulotki, w których wymienia się z nazwiska osoby powiązane w Radzie Gminy z zarządem gminy. Czy są to pomówienia? Tego nie wiem, zapewne, ale to świadczy o determinacji protestujących. Zebrani zajęli miejsca na widowni przed obradami sesji Rady Gminy. Tu jednak nie doszło do żadnych rozstrzygnięć z bardzo prostej przyczyny. Rada stała się bezradna, ponieważ nie było kworum, które pozwalałoby na podejmowanie decyzji. Przypomnę, że w Radzie Gminy Michałów uczestniczy 15 radnych, zatem potrzeba minimum 8 radnych, aby decyzje były pełnoprawne. Powody nieobecności radnych zapewne są różne, ale tak wiecznie trwać nie będzie. Radni muszą stawić czoła tym problemom. Na wynik musimy poczekać do kolejnej sesji Rady Gminy Michałów. Protestujący zapowiedzieli, że tej sprawy nie odpuszczą.